Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Car Mechanic. Nie robiłem nic nowego, żadne nowe banery się nie pojawiły. Pod komentarzami padła propozycja, abym naprawił wszystkie auta, zrobił porządek na parkingu, naprawił wszystkie auta, które mam, żeby nie było takiego mega bałaganu. Więc pomyślałem i ewentualnie naprzemiennie robił zlecenia fabularne. No i stwierdziłem, no dobra, niech będzie. To jest dobry pomysł, faktycznie. Z tego chaosu trzeba zrobić porządek. Co prawda nie mam tutaj funduszy zbyt dużo, żeby naprawić wszystkie auta, ale myślę, że będę musiał znaleźć czas między odcinkami i po prostu zrobić jakieś większe wyprawy na złomowisko, pozbierać to wszystko, co się da, ponaprawiać i zarobić te pieniądze na kolejne naprawy. Przynajmniej te samochody, które się nie dublują, zostawię na parkingu. Te, które się dublują, trzeba będzie sprzedać. Wersja gry jest, dawno tego nie mówiłem, 10.019 Hotfix 1. Nic się w grze nowego chyba nie pojawiło, poza tymi DLC. Chyba ostatnio, a z autami terenowymi. Mam już wszystkie DLC, to już kiedyś widzieliście w jakimś odcinku, że pod wpływem emocji kupiłem. Niestety nadal niezbyt dobrze się czuję zdrowotnie. Zresztą chyba słychać po moim głosie. Mam nadzieję, że jeszcze trochę przyjdzie wiosna, będzie dobrze. To przeziębienie minie i ochota większa na nagrywanie. Zobaczymy. Cóż dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, tak jak chyba mówiłem w poprzednim, że zrobimy sobie. No, miałem dokończyć tego Delia Winchestera. W sumie go miałem sprzedać, ale no, koncepcja się teraz zmieniła, więc auto nie będzie sprzedane. Auto zostanie naprawione i trafi na parking. No bardzo mi brakuje, powiem wam co mi teraz do głowy przyszło. Ten parking jest jakby oddzielnym takim bytem. A szkoda, bo przydałoby się, żeby tutaj było po prostu. Zobaczcie, ile tu jest przestrzeni. Czemu nie można było zrobić tak, że tutaj będzie jakiś parking na przykład na 20 samochodów. Tu wzdłuż. Wiem, że wtedy gra by się dłużej wczytywała. No ale tu są te samochody, jakoś stoją, nic się nie dzieje, nie? Jak wiecie, jestem fanem pierwszej Mafii i tam był fajny ten garaż i w żadnej innej grze nie miałem tyle przyjemności z garażu jak właśnie w pierwszej Mafii. Bo w drugiej już był ten garaż taki dziwny, że trzeba było wybierać samochody. Był jedno miejsce garażowe, się przeklikiwało te auta. A w Mafii było fizycznie, mieliśmy fakt, że to była jakby no, nowa lokacja wczytywana, ale te samochody fizycznie stały w tym garażu i można było sobie łazić dowolnie, oglądać z wszystkich stron. I tego mi brakuje i zawsze mi brakowało w GTA również, żeby takie coś było. Na świeżym powietrzu parkuję sobie samochody i sobie je oglądam z wszystkich stron i nie ma żadnych limitów. I tego mi w GTA też brakowało, i szczególnie w czwórce mnie zabolało, że było tylko jedno miejsce parkingowe pod domem i tylko zapamiętywał jedno auto. To masakra była jakaś. A propos GTA 4, słyszałem, że ma wyjść jakaś reedycja. Jakie piękne to. Zobaczcie, to zdjęcie robiłem chyba z miesiąc temu. Nad Wisłą, tu jest wał z boku, tu nie widać tej Wisełki. Ale tutaj, no fajnie to wyszło nawet. Trochę podbiłem kolory, no ale wiecie, drzewa iglaste są zielone przez cały ten. No trawę widać, że ona jest tutaj trochę żółta, trochę zielona. Ale nie mogę się doczekać, że już będzie faktycznie ciepełko. Tu wtedy jeszcze był taki mróz, więc nie za bardzo było. Co prawda śniegu nie było, ale. Także takie wyprawy są super. A samochodzik się w miarę spisuje i w ogóle wygląda super, nie? Nie powiedzcie, że nie. Także mógłby mieć lepszy silnik ogólnie. Ale jest jak jest, dobra.
Posortujmy. W sumie miałem mojego Fordzika K wymienić właśnie na Dacie. Myślałem, że kupię nową Dacie. Ostatecznie trafiło na czteroletniego Nissana Micra, ale Nissan wygląda dużo lepiej od Dacie. Także nie jest nowy. No ale miał bardzo mały przebieg, 18 tysięcy. No teraz mam z 25, ale jak go kupowałem, to faktycznie miał mały przebieg. No dobrze, słuchajcie. Odbiegając od tematu. Trzeba tutaj troszeczkę pokupować rzeczy. Amortyzator dwuwahaczowy. Belka poprzeczna E. Niestety belkę musimy wymienić. Sobie weźmiemy tutaj, będzie szybciej. Na pewno drążki, na pewno górne łożysko. To możecie sobie zawsze zapamiętać, że to trzeba kupić na bank. No to kupiłem dwa, bo mieliśmy jedno. Dolne ramię wahacza, bo drugiego chyba nie mieliśmy, więc trzeba dokupić drugie. Auto jest troszkę, było dekompletowane. Felgę sobie zaraz, a bra, Winchester 15, niech będzie, to kupmy tą. Od razu felgę. Tak, to jest jakaś tam fikcyjna marka oczywiście w grze. Dwa klocki, łącznik B, dwa łożyska piasty. Oponki to za chwileczkę. No dobra, Vintage Wall A 215, 80. Dobrze mówię? 15. 215, 80, 15. 80? Aż? Sporo. Sorry, będę tak dzisiaj trochę krząkał. Osłona przegubu osi przedniej, dwie sztuki, piasta przednia. Dwie sprężyny przednie. Tarcza hamulcowa, stabilizator B. Tarcza hamulcowa wentylowana. Co to było? B? Stabilizator przedni typ B. Ok, a ile tutaj mamy? Będzie 4, 3 i 3, 10, nie? Tulej gumowych. Chyba, stabilizator przedni typ B. Stabilizator przedni typ B. No bo po 3 na i 4 obstawiam, że to będzie 10. A jeszcze wahacz górny, czyli wahacze górne, czyli tak, dwie, przepraszam, źle powiedziałem, dwie to jest 8 i 4, 12, czyli jeszcze dwie muszę kupić. I dwie zaślepki i zwrotnica przednia typ C. I jeszcze dwie tuleje. No bo na każdy wahacz mamy górny, dolny po dwie sztuki, czyli na każdą stronę po 4, 4, 4 i jak mamy tą belkę, też 4 wchodzą. Więc 3 razy 4, prosta matematyka, 12. Ok, dobra. Tak mniej więcej wydaje mi się, że mam wszystko. Tylko muszę sobie tutaj jedną tarczę wyszlifować, bo jedną się da.
No i dzisiaj będziemy sobie tak spokojnie robić, bez nerwów. Jeżeli macie jakieś ogólnie pomysły na tematy, o czym moglibyśmy rozmawiać, czy ja czasami nie mam w ogóle pomysłów. Szczególnie jak człowiek jest chory, jakiś taki zagardłowy. Ale no chciałem wam nagrać ten odcinek, bo już dawno nie było. A mam taki plan, żeby w marcu jednak tego było więcej trochę. Ogólnie z wszystkich serii chyba najwięcej oglądacie właśnie Car Mechanica, chyba że jest coś nowego, no to ten pierwszy odcinek zawsze jest jakiś taki bardziej wybuchowy, a potem już nie. No tutaj mniej więcej 300 odsłon na odcinek, czyli jesteście zainteresowani cały czas, co tutaj się dzieje. Co prawda, no tak jak zawsze narzekałem przy Car Mechaniku 2018, że tu już nic nowego, nic się nie pojawi poza nowymi autami. To nadal tak tutaj jest w Car Mechaniku 2021. Nie ma ani nowych map, ani nic. Co ciekawe, to już chyba mówiłem, pojawiły się przynajmniej dwa DLC ostatnio w Car Mechaniku 2018. Roadster, dobrze mówię? Te auta, które jeżdżą na szybkiej, prostej. I jeszcze samochody z lat 60. Ale powiem wam, że nieszczególnie one wyglądają. No i pytanie, jaki jest sens? Chyba że potem zaraz się pojawi DLC po prostu na wersję 2.21. To taki sens może być, nie? Na pewno gra się sprzedaje. Nadal, wydaje mi się. Sukces osiągnęła. Mimo że, no, wydaje mi się, że zawsze oczekiwania są większe, ale tutaj oczekiwania były takie, że gra będzie się trochę różnić, że będzie jednak coś całkiem innego. A tu jednak zostali przy starym. I ten klimat niby amerykański niewiele zmienił. No ale cóż, oj, nie to włożyłem, co trzeba. Mam nadzieję, że ktoś w końcu, przecież obserwują inni twórcy i próbują jakby uszknąć z tego tortu symulatorów. Myślę, że w końcu się pojawi jakiś odważny, który zrobi coś innego, podejmie wyzwanie, rękawice i zrobi jakiegoś Car Mechanica po swojemu. To byłoby ciekawe zobaczyć, jak konkurencja tutaj działa prężnie. No dobrze, słuchajcie, a tu jeszcze nie uzupełniłem. Myślę, że tutaj zawieszenie jest gotowe. Ja sobie te wszystkie części, które mam, sprzedam. Ja chyba coś w magazynku zostawiłem jeszcze, nie? Teraz a propos innych gier. Wiem, że jest premiera LX2, a ja byłem kiedyś fanem Gothica. Jedynkę skończyłem, dwójeczkę skończyłem i potem była Noc Kruka chyba. Też skończyłem. Potem pojawiła się trójka, która mi bardzo źle chodziła. Potem wychodziły jakieś patche, komputery się zmieniały, więc jakby te gry siłą rzeczy zaczęły lepiej chodzić. Ale problem był taki, że ona była taka epicka, duża. I mi się ogólnie podobała sama mechanika, bo tam wyzwalało się poszczególne miejscowości. No, tam było głupie z tymi wilkami, które atakowały nas, i jak one weszły w taki trans, to nie byliśmy w stanie tutaj sparować tego ataku i po prostu one, nawet najsłabsze wilki, jeżeli było kilka, to po prostu każdy zaczął swój atak, a my nie mieliśmy czasu, żeby odreagować. No dobra, ale to był taki błąd, który można było pewnie tam jakoś obejść albo mieć szczęście, że się uda te wilki pokonać.
Ale mi się nie podobało to, że tam był taki bubble. Na przykład jeden bubble był taki, że trafiłem do jakiegoś miasta i była taka misja, że wiadomo, chodziło o to, że zawsze było miasto i było to wnętrze miasta. I żeby się dostać do wnętrza, trzeba było wykonać kilka zleceń na zewnątrz, żeby dostać tam jakiś prestiż i dopiero można było wejść tam do centrali, nie? Do centrum. No i to był taki numer, taki myk, że była jakaś misja, że gościu mnie wysłał, że chyba muszę jakieś pieniądze odzyskać. Ten gość drugi mówi, że nie ma pieniędzy. To ja mówię, słuchaj, to ja te pieniądze. I że on może dać połowę, nie? Czy ja coś takiego. I ja wróciłem tamtego i miałem wybór, albo powiedzieć, że dostałem połowę, masz tą połowę, albo wyłożyłem. Chciałem być takim dobrym Samarytaninem i wyłożyłem te pieniądze. I on się obruszył na mnie, że wyłożyłem te pieniądze i nie zaliczyło mi tej misji. I po prostu już więcej misji nie było i nie mogłem się dostać do środka. To było takie głupie. Chyba, że ja czegoś nie wiedziałem. A druga sprawa była taka, że jak się wyzwalało te poszczególne miasta, ja chciałem wszystkie miasta po kolei wyzwolić, to przy chyba trzecim czy przy czwartym mieście nagle potem orkowie mnie wszyscy atakowali. To było głupie, bo mogli zostawić tą mechanikę, że można wyzwolić wszystkich i niech się tam inne miasta nie dowiadują o tym, że ja je wyzwoliłem, a czemu by nie, nie? No a tu niestety potem zaczęli mnie atakować i jakby ta fabuła gdzieś mi uciekła, ta przyjemność z grania, nie? Kiedy cię wszyscy nagle atakują bez przyczyny, nie? No ja wiem, że była przyczyna, był motyw, ale jakby zepsuło mi to całą przyjemność grania, całą mechanikę. No to był Gothic 3. Gothic 4 nie był prawdziwym Gothiciem i to wszyscy wiedzą, że Arkania to była Arkania, a nie Gothic. Tam była jakaś liniowość i w ogóle chyba trochę już wtedy wyrosłem z tych Gothiców. Jakoś nie miałem ochoty. No bo miałem zły czas, że w tę Arkanię może się naczytałem dużo złego o niej, że mi się po prostu nie chciało w nią zagrać. Chociaż wiem, że mój siostrzeniec to zagrał i bardzo sobie chwalił, więc okej, no może tak źle nie było. Tam był inny bohater przede wszystkim, to też trochę psuło całą zabawę, nie? No i nie było tej swobody, nie? Dobra, poczekajcie, zaraz wam powiem, co dalej było. Amortyzator tylny typ B, ben hamulcowy potrzebuję. Dobra. Cylinderki mam, obejmy. Tutaj brakuje nam trzech obejm, więc trzeba kupić je, bo tam w ogóle brakowało ich. Piasta 4. Podstawy mam. Półoś napędowa tylna sztywna. Piasta 4, jedna czy dwie? Jedna, dobra. Półoś napędowa tylna sztywna, resor piórowy. Znowu coś nie tak zrobiłem. Wiem. Wiem to na pewno. Czekajcie. No tak, bo tą półoś muszę kupić jeszcze jedną, bo jedna była w ogóle skrzeniona. Okej. Ja chyba wszystkiego nie ściągnąłem. Ściągnąłem wszystko? Most? Dobra, most jest ok. Dobra. Aha, jeszcze te muszę kupić. Tuleje małe. Wiesz, cztery sztuki. Do tych resorów piórowych wchodzą małe. Chyba małe. Tak sobie przypominam. Tak. No i to Arkanie jakby gdzieś tam. Ja nie wiem, czy nie były dwie Arkanie. Albo jakiś dodatek może był. Nie pamiętam. No w każdym razie. Co dalej? Dalej pojawił się Risen, bo oni stracili jakoś prawa. Ktoś to przejął, czy jakieś wydawnictwo, oni nie mogli tego wydawać. I pojawił się Risen. Risen mi bardzo źle chodził, ale tak samo jak Gothic pierwszy mi źle chodził na moim kompie, bo miałem słaby komputer. No ale dobra, ten Risen
Jakoś tam od biedy chodziłem, ale wydawał mi się ten świat trochę za mały. Tam był plus, że zaczęły się takie akcje z piratami. I potem był Risen 2, Risen 3. Risen 2 trochę pograłem, ale tylko na początku. I potem też jakby straciłem ochotę na granie, ale nie wiem dlaczego. I chyba do tej gry bym musiał wrócić, do dwójeczki, do trójeczki. Bo tam wiem, że się dużo pływało, więc może byłoby na takie fajne klimat Piratów z Karaibów. Czemu by nie, nie? Także to jeszcze jest. Tym bardziej, że te gry gdzieś tam mam, bo były jakiś czasopis dodawane albo kupowane może w elektronicznej wersji. Nie pamiętam, ale wiem, że coś, na pewno je mam. Potem pojawił się Elex, czyli mieszanina fantazy, przyszłości, ale to typowy drewniany gotik, więc. I w Elexie też gdzieś tam się odbiłem, bo trochę grałem. I też gdzieś utknąłem, wpadłem w jakąś arenę, która się zamknęła i ja za bardzo miałem rozwiniętą postać. Nawet była seria z tej gry i właśnie utknąłem wtedy w tym i się zniechęciłem. I teraz wyszedł Elex 2. Nie wiem, jak on wygląda, ale nie będę go dotykał, dopóki nie zagram w Elexa 1. I nawet sobie odpaliłem tego Elexa 1. Zacząłem grać. Na początku mi się podobało, a potem znowu gdzieś tam, wiecie, coś mi nie pykło, nie? Natomiast jeszcze będę próbował sobie grać na spokojnie, bez nagrywania i coś tam robić, tak żeby moja postać jakby nabrała tężyzny, bo właśnie tu zwykle brakuje tego, tak? Właśnie w Gotiku na tym to polegało. Pamiętam, w Gotiku fajnie to było rozwiązane, bo były rozdziały jednocześnie, czyli jak ktoś nie grał, to powiem, że zabijaliśmy na przykład jakieś tam kretoszczury, i jakieś małe zwierzaczki, i potem, jak zdobywaliśmy coraz więcej siły, nagle potem był rozdział kolejny, i one się odnawiały. Także nie było tak, że one się co chwila pojawiały, tylko one ginęły, ale jak był nowy rozdział, to znowu mieliśmy te zwierzaki na nowo. Więc to było takie chyba w miarę fajne rozwiązanie. Ogólnie bardzo mi się podobało. To zawsze mi się podoba jakiś taki motyw powrotu do starych krain. I w Gothicu 1 jak graliśmy w Górniczej Dolinie. Tam był stary obóz, nowy obóz, takie różne rzeczy. I tam było fajny ten motyw w Gothicu 2, że nie dość, że mieliśmy grę znowu ileś tam lat później i mieliśmy te same lokacje, tylko wiadomo, lepiej już wykonane, to jeszcze mieliśmy nagle jeszcze rozszerzony świat, nie? Jeszcze gdzieś tam inne lokacje, więc to wszystko takie tworzyło. No fajnie, jak się wraca do jakiegoś w kolejnej grze do tego samego miejsca, jak ono się zmieniło i ogólnie, nie wiem, mi się to mega podoba. Takie motywy. Dobra, wow, a po co mi ta sprężyna? Po co ja tę sprężynę wziąłem? No dobra. Coś tutaj z tymi oponkami by trzeba było zrobić. Felga Winchester, trzeba na pewno ją zrobić. Trzeba jedną kupić ogólnie, bo jednej nam brakuje. A dlaczego mówię o tym Gotiku? No bo właśnie będzie jest ten Lex 2. Jak ktoś nie grał, to a lubi Gotiki, no to myślę, że fajnie grać. Chociaż te gry strasznie. 215, 80, 15. 215, 80, 15. Choć te gry strasznie zdrożały. Ja pamiętam Gotika. To był wielki szał i może dlatego chyba osiągnął ten sukces, fakt, że to był niemiecka gra, bo były takie, już to pewnie opowiadałem raz, to, ale powiem jeszcze raz, a co tam, może ktoś nie słyszał. Pojawiły się jakby, wpadł wewnętrzne wydawnictwo, już nie pamiętam które, wpadł na taki pomysł, żeby wydawać tanie gry, żeby jakby zwalczać to piractwo, kiedyś piractwo było na potęgę. I właśnie wydawano co miesiąc w takim cyklu jak czasopisma takie z grami. Potem też były takie wkładki, że można było kupować. Najpierw były czasopisma takie z demami, że było dużo dem. Szczególnie było dużo takich niemieckich. Nie mówię o CD Action, nie mówię o takich czasopismach naszych, rodzimych, tylko takie były niemieckie jakieś, że tam było po ileś. Tam były jakieś wersje takie demka różne, jakieś PC World, ja coś tam, nie? No i wydawnictwo wpadło na pomysł, że będzie wydawać tanio gry, ale żeby ludzie, czy gracze nie czuli się poszkodowani,
to było to tak ciekawie zrobione, że kupowało się czasopismo. Tam było kilka kartek tylko, właściwie taka broszura reklamowa. Oprócz tego było takie tekturowe pudełeczko do złożenia, no bo kiedyś były big boxy, więc taki był box, może nie mega big, ale był całkiem spory. I były chyba okładki do wycięcia, czyli można było chyba sobie, nie wiem, czy były pudełka do płyt CD, czy tekturki. Chyba były pudełka nawet. I można było też wyciąć okładkę i zrobić z tego okładkę. Że mieliśmy, tak naprawdę mogliśmy postawić sobie to pudełko na szafce i mieć, można powiedzieć, wrażenie, że kupiliśmy pełnoprawny produkt za ułamek ceny. Bo te gry kosztowały, nie wiem, 29 czy 19,99, coś takiego. No i jedną z pierwszych gier był Gothic. I to jeszcze był taki szok, że ten Gothic, jak się pojawił, to jednocześnie była to wersja spolszczona, gdzie kiedyś gry, to tak jak teraz z wersjami na Final Fantasy jakieś, czy Persona, które nie są nigdy tłumaczone na polski, mimo że już tyle czasu minęło. No a wtedy właśnie rzadko kiedy pojawiały się spolszczenia gier. I tu nagle bum, nie dość, że po polsku, to jeszcze z dubbingiem, nie? Więc to robiło no mega wrażenie. I ja powiem wam szczerze, że mam kilka pudełek z tej serii, bo kupowałem je wtedy, jak one wychodziły. Mam dokładnie 5, 6, 6 pudełek. To był właśnie Gothic, Baldur's Gate. No to najpierw ona wyszła już za pełną kwotę, a potem właśnie wydali w takim małym boksie. Był Obywatel Kabuto, Giants, też była spolszczona gra, to też było chyba pierwsze spolszczenie. Było Atlantis 2, taka gra logiczna, ale się odbiłem, bo nie za bardzo mi to szło, bez opisu. I Traffic Giant, to taka strategia, gdzie coś jak teraz są te gry. No, gdzie się układa trasy autobusowe i się jeździ, widok z lotu ptaka, i można po prostu sobie oglądać, jak się ułożyło trasy, gdzie są przystanki, i trzeba przewozić ludzi z miejsc zamieszkania do miejsc pracy, coś takiego, nie? To jakby taki pierwszy tycoon, no, transport tycoon, coś takiego można powiedzieć, tylko bardziej w mieście. To te pudełeczka mam i one dumnie są na półce, kurzą się dumnie, więc trochę tych kilka boksów mam, chociaż nie byłem fanem i nigdy nie zbierałem gier, żeby one tylko gdzieś tam zafoliowane stały. Zawsze to miało mega aspekt praktyczny. Nigdy nie bawiłem się taką typową kolekcjonerkę, bo po prostu mnie nie stać było na to, żeby kupić grę i żeby ona stała sobie w pudełeczku. To teraz mi się zdarzało kupić, może bo teraz już mało co się pojawiają gry w pudełkach Biedronce czy coś, ale zdarzało mi się kupić jakąś grę właśnie za grosze, za 20 zł i ona jest zafoliowana, bo jakby nie miałem czasu w nią zagrać. No ale to kwestia były, że one nie były drogie, nie? No to mam tak ze dwie, trzy gry takie, które trafiło mi się, miałem z nich zrobić serię i nie zrobiłem, nie? Ale wrócę do nich. I powiem wam nawet, jakie to są gry, żeby tutaj, nie, że nie, żebyście myśleli, że ściemniam. Szczerze to widzę, że tutaj operator numeru alarmowego, taka gra z 911, ale ja to chyba mam nawet wersję cyfrową, chyba dlatego nie otworzyłem jej i ona jest w folii, by po 1990 z Playway z Senegi. I jeszcze było te duże, wielkie maszyny, ale nie wiem czy ja je chyba odwinąłem, ale nie zainstalowałem. Wielkie maszyny 2.17 i roboty i drony mam taką grę też. Więc, bo to też były jakoś tanio, więc kupiłem. Ale tak to raczej wszystkie gry są już pootwierane. Chociaż zdarzały mi się Fallouty, mam w kilku wersjach, bo no, to też opowiadałem, nie będę wracał. Na pewno mam wersję taką podstawową i na przykład wersję z wszystkimi DLC-ami z Goty, nie?
Tylko to już była era nie big boxów, tylko era takich zwykłych pudełek. Natomiast z big boxów, takich mega big boxów, mam. Pamiętam, jak wyszła ta właśnie Baldur's Gate i ja nie miałem tej gry. Nie wiem, że tam się chwalili, że było tyle przetłumaczonych stron i w ogóle to była taka wielka, super sprawa, że Polacy wzięli się za przetłumaczenie tego i wydanie w polskiej wersji. I taki piękny big box. Ja go nie miałem, bo chyba mnie nie stać było. Ale w końcu stwierdziłem, że dobra, odłożę kasę i kupię sobie grę. I następną grą, którą wydano, to był Planescape Torment. No, to była dla mnie porażka, bo gra miała bardzo dużo do czytania. Bardziej była dla mnie książką wirtualną niż ten. Chociaż ludzie sobie ją chwalą. No i to był big box taki z prawdziwego zdarzenia. Chyba największe pudełko, jakie miałem. Ono naprawdę no, kosztowało wtedy dla mnie dużo. Teraz to. Nie wiem. Teraz było wydanie jakiegoś takiego mini boxa, nie? Dobra, ja tu gadam, a samochód tutaj czeka na naprawienie. Tłumik środkowy, dobra. Ja sobie zrobię tak. Zrobię sobie listę, wyczyszczę sobie listę. Zrobię to, co muszę zrobić. Tłumik środkowy. I tu będzie tłumik końcowy. Dobra. Kiedyś może nagram filmik taki i wam pokażę wszystkie te boksy. Tam nie ma, to nie jest nic szczególnego. Tym bardziej, że często jest tak, że po prostu w tych boksach już niewiele jest. A czasami bywało tak, jak były te właśnie wersje gazetkowe, że tam się tylko wkładało pudełka i to wszystko, i tam nie było nic, instrukcja, taka bieda instrukcja. Tak naprawdę to super wyszedł Wiedźmin. Tylko śmieszne jest to, że z każdą odsłoną Wiedźmina to pudełko było coraz cieńsze. I pamiętam, pierwszy Wiedźmin miał nawet taką mini książeczkę, mini opowiadanie wiedźmińskie, więc to nagle fajnie wyglądało. Dwójka już była bardziej skromna, a trójka też był taki zwykły, w sumie nic szczególnego. Ja wiem, że były wersje kolekcjonerskie, a mówimy o takich wersjach bardziej dla ludu. Bo big boxy były w sumie wersjami normalnymi wtedy, nie? Bo nie było wersji innej, alternatywnej. Dopiero potem wyszły jakieś ekstra klasyki, gdzie wydawano później gry troszeczkę jakby w tańszych wersjach. Już się opatrzyły wszystkim. Natomiast na pewno miałem big boxie Tormenta. Miałem GTA 3, było z t-shirtem nawet, którego gdzieś tam z pranego mam. Torment też miał t-shirt, ale nie mam tego t-shirta, nie wiem gdzie on był, w pudełku. Miałem Syberię, kupiłem w big boxie. W Tiry Hard Track jakiś tam. Mafię pierwszą też, o to fajna była gra. Morrowinda, ale to już później kupiłem w takim big boxie, gdzie były wydane wszystkimi dodatkami. Najdłuższą podróż, też fajne spolszczenie było, to była fajna przygodówka. Devastation, taka gra, w której nie grałem prawie wcale. Big Box, ona była bardzo tania i dlatego ją kupiłem. Miała Big Box, a w środku była taka chyba płyta z grą. Tam było fajnie, że było dużo, dużo broni, pamiętam, w tej grze. I mi się nawet grafika podobała, ale nie grałem w nią za długo. Fallout Saga, też kupiłem ją gdzieś na jakiejś wyprzedaży. Jako Big Box, ale to już było dużo później. Później te wersje, co z gazetkowe, które mówiłem, mam. To wszystko. A Settlersy jeszcze były w tej serii, właśnie gazetkowej. Red Faction mam, ale taki mini Big Box. I Gothic 2 też taki mini Big Boxie. Znaczy, mam tylko pudełko, bo Gothic 2 gdzieś mi posiało. Mam jakąś wersję też gazetkową, ale bez Nocy Kruka. A wiem, że miałem wersję. Tylko dałem siostrzeńcowi, bo on też gotikowy bardzo, więc tak się to zrobiło. Dobra, odbiegłem mocno od tematu i odcinek się za długi robi. Rozrusznik V8 trzeba kupić. W każdym razie pewnie każdy ma w swoim czasie jakiś taki dobry klimat i trafia na gry, które ktoś może powiedzieć, a ona słaba gra była. A czasami się trafi na grę, którą faktycznie wszyscy lubią. Ale no, jest okres w życiu człowieka i to nie jest powiedziane, że trzeba mieć 10 lat, 15 czy 20.
Po prostu chyba u każdego jest to troszeczkę inaczej. Że jest taki okres, że po prostu ma się taki dobry okres na granie i dobry okres na kupowanie i w ogóle wydaje się, że wszystko się będzie tylko rozwijać, nie będzie nic się, rynek nie będzie się kurczył, gier będzie coraz więcej, będą coraz lepsze. No niestety tak się nie dzieje, bo w pewnym momencie człowiekowi się już nie chce kupować gier albo grać w jakieś gry. No ogólnie mam dużo takich wersji pudełkowych, były różne serie takie, jakieś ekstra klasyki czy srebrna klasyka. Tych pudełek jest trochę, ale to nie jest jakiś mega dużo. Wydaje mi się, teraz patrzę, że tego nie jest dużo. Kiedyś wydawało się, że tego jest dużo. Nie wiem, czy to będzie 40 pudełek, czy coś takiego. Oblivion na przykład gra była też wydanie i tam było jakieś pudełko, taki mini big box, ale nie mam już chyba tego pudełka, tylko sam taki Skyrim, takie większe pudełka były wydawane. Największe rozczarowanie GTA 5, bo kupiłem grę i się okazało, że jakaś ładne te płyty są, ładnie nadrukowane, ale tam nic więcej nie ma. Nie, chyba że mapka tam jeszcze jest, nie pamiętam. No, ale się okazało, że jedna płyta jest uszkodzona. No i co? Na szczęście tam była opcja, że można było się zarejestrować na Rockstarze i ściągnąć sobie wersję. Tak też zrobiłem. Problem był taki, że przez pierwszy miesiąc gra mi się w ogóle nie odpalała. Bo nie była spatchowana na wszystkie chyba modele komputerów czy konfiguracje. Więc musiałem sobie obejść się smakiem na początek. Na szczęście już działa, nie? No ale no, płyta nie działała. Ale to o niedziałających płytach to też już kiedyś opowiadałem wam. Dobra, wydaje mi się, że tutaj jeszcze musimy zajrzeć pod maskę. Bo tak samo gra Teen Agent, kiedyś opowiadałem wam, że też kupowałem. To była na dyskietkach i też dyskietka była uszkodzona. Tylko to były inne czasy. A może wam opowiem kiedyś. To już opowiadałem, ale opowiem jeszcze raz może kiedyś. Dobra, musimy wrócić tutaj do tego momentu. Potrzebujemy chłodnicę, zbiornik płynu do spryskiwaczy, zbiornik płynu wspomagania, serwohamulcowe, akumulatorek sobie kupimy tutaj. No i możemy to montować. Dobra, trzeba się teraz zająć bezpiecznikami, bo tutaj mamy duże braki. Przekaźnik typ A, skrzynka bezpieczników. No to trzeba to kupić wszystko. Pewna pokrywka jest taka. I na pewno. A, ogólnie nie tuninguję tego modelu, jak widzicie. W żaden sposób. Ponieważ nie mam tych śrubek za dużo. I tak samo przekaźniki A. Tu mamy przekaźnik B. 1C. I C. A i C. I już nie pamiętam. Ja szybko zapominam. HC i 2A jeszcze. Dobra. Gotowe. Także te historie pewnie będę wielokrotnie powtarzał. Części mamy na 100%, ramy na 100%, jeszcze wnętrze i nadwozie i mamy autko gotowe. Także te historie będę pewnie powtarzał wielokrotnie o tym, o tych pudełkach i o tym wszystkim. Ogólnie na przykład sprawa z mafią, pamiętam, że demo wyszło na rok wcześniej.
i się grało w demo, pykało i to robiło takie wrażenie, wow. Potem była taka misja w tym garażu piętrowym, gdzie spotykamy się z Gatesem na zakup whisky. I tam była taka pełna wersja, można było sobie tymi samochodami jeździć. To było wrażenie, że mogę sobie wsiąść do obojętnie jakiego samochodu i sobie pojechać na podnośnik, na takie rzeczy. Tam wiadomo, że nic nie można było robić, ale no, wyobraźnia działała mega. I pamiętam w Mafii 2 tak samo w sumie w demo się grało. Tam był ogranicznik czasowy, ale... Ale się mimo wszystko szukało jakiegoś kraka i można było grać w nieskończoność. No tak jak GTA pierwsze, które miało ten widok z góry. To demo też dawało nam całe pierwsze miasto. Ale z ograniczeniem chyba do 6 minut. Tak samo można było kraka znaleźć i pykać, można powiedzieć, w całe miasto bez limitu, robić wszystkie misje. Takie to były czasy. No dobra. Co ja tu zrobiłem? Zróbmy sobie to nasze wnętrze. Rozumiem, że tu potrzebujemy Winchestera całego. Zobaczmy sobie. Siedzenie 3 skóra C. Czyli będzie takie jasne, kość słoniowa, tam było B i kierownica też jasna, także nawet fajnie to będzie wyglądać. Już widać zresztą, że to wnętrze jest takie jasne. Jest kanapa, jest siedzenie i kierownica. Dobrze. Czyli mamy to zrobione. Pozostaje nam tak, zakup prawych drzwi maski. Pytanie, czy można stuningować go trochę. Zaraz zobaczymy. Co twórcy dla nas mają? Czy Winchester jest tuningiem? Nie, Winchester nie ma tuningu karoserii. Dobrze. Bo tu mam Atlantę i Winchestera, a tutaj jak body robi Atlantę, od razu mamy X550. No dobra. Na pewno potrzebujemy szyby, światełka. Przedni zderzak pamiętam i maska była, nie? I lewe drzwi. Dobra, tylny zderzak na pewno. Lewe lusterko boczne. I przedni prawy błotnik, ok. Czyli lusterka, tylny zderzak i przedni prawy błotnik. Fajne chromy, fajne lata 70. Jest takie w sumie nawiązanie do lat 70. A czemu mi to ściągnęło? Aha, bo to można było naprawić to lusterko. Wydawało mi się, że ono jest niewidoczne, ale dobra. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze potrzebuję tylko jakąś amerykańską tablicę rejestracyjną. Wisconsin na przykład. Tutaj nie nadaje numerów już. I teoretycznie tu będzie tablica akurat z boku. Nie lubię, jak są z boku tablice. Cóż robić? Lubię symetrię.
Mamy tutaj auto na 100% wszystko. Zakup był za 6200, no wiadomo. 47-53 tysiące jest wart teraz. No pójdziemy sobie zaraz na malowanie i zobaczymy. Tutaj domyślnie był brązowy z takimi pasami, więc są jakieś fajne malowania. Mam nadzieję, że uda się zrobić. By to lusterko można by naprawić i je sprzedam na przykład. Zawsze jakiś drobny, bo drobny, ale zarobek. Mam 31 tysięcy. No jeszcze lakierowanie 30. No dobrze, słuchajcie. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj na ustawienie zbieżności. Wiadomo, że to auto jest jakimś nawiązaniem, wariacją z innych modeli. Więc coś tutaj jest, no, czuć klimat tego auta. Pewnie byście mi zaraz powiedzieli, jakie to auto, ale w sumie nie szukałem i nie mam takiej obszernej wiedzy, żeby... Okej, okay, światełko jedno jest. Okej, okay, jest. Super. Okej. Okay. Mamy tutaj plakat, też jest jakiś fajny samochodzik. Dobra, pozostaje nam tutaj nie myjnia, nie to, nie tu. Klikamy sobie do lakierni. No i teraz możemy sobie coś wybrać. Jest kolor fabryczny, możemy zobaczyć jakie kolory były. No piękny samochodzik. Podobają mi się. Podoba mi się ten zielony, ale podoba mi się ten kolor taki. No, słuchajcie, teraz przecież iPhone wypuścił mega amazing, była premiera i stwierdzili, że dodajemy nowość, nowy kolor, właśnie zielony. Taki mniej więcej iPhone'a najnowszego 13, nie? Że tak sobie tutaj poczyniają. Ale my sobie jeszcze zobaczymy, co my tu możemy dodać. Więc tak, mamy takie pasy. To chyba właśnie taki był pasek. A nie, tamten był brązowy właśnie z takim, z brązowym, takim wiśniowym, brązowym kolorem. Tutaj mamy z granatowym. Tutaj mamy brak. Czyli mamy w sumie tylko trzy pasy. Może być taki złoty. Wtedy mi ten kolor nie pasuje. To by pasował taki, nie? Nie. To ja stawiam na klasykę. Nie będzie żadnego malowania. Koniec, kropka. Jeszcze sobie zobaczymy, jak by to wyglądało. Bo teraz jest metalizowany. Matowy, to nie. Kameleon. Matowy kameleon. Akrylowy. Bazowy. Metalizowany. I to był metalizowany. A chromu nie ma? Perłowy. Matowy. A tu jest chrom. No, tak wygląda chrom. Ale chrom tu nie pasuje, bo to musi być metalizowany. Dobra, zdecydowałem się tutaj na klasyka. Nic nie zmieniam. Myślę, że dobrze będzie wyglądać. Ustawimy go sobie oczywiście przed garażem i obejrzymy go sobie. Tak wygląda autko. Lata 70. Tutaj już taka wariacja, można powiedzieć, bo jednocześnie są okrągłe reflektory, ale jednocześnie z takim obwódką kwadratową, czyli no można powiedzieć kwadratowe już, duży grill, ale jeszcze mamy wszędzie chromy, czyli to nie są lata 80., gdzie lub koniec może lat 70., gdzie dominował, już zaczął dominować plastik. Tu mamy jeszcze ładne chromy. Duża maska, która świetnie wygląda. Tutaj mamy oczywiście nazwę fikcyjną Winchester.
jak broń Winchester. Fajne takie przetłoczenie, które leci tutaj w dół. Oczywiście tu mamy drzwi, klameczkę taką chromowaną, metalową, oddzielnie na kluczyk, zamek i tutaj fajnie tak zjeżdża, potem podnosi się i tu tak ładnie schodzi. Z tyłu taka duża, gięta szyba i duży bagażnik, ogromny, szeroki, chociaż płas, płytki w miarę. Fajne światełka tutaj oraz logo i z tyłu też mamy napis Winchester. No i tu z tej strony wszystko jest to samo. Możemy sobie teraz zajrzeć do środka. Wsiadamy. Mamy takie listwy drewniane, czy te zdobienia drewniane. Wszystko w kolorze kości słoniowej. Wykalibrowane na 120, rozumiem, mil. Mamy automat, skrzynia biegów zmieniana w kierownicy. I w sumie tu niewiele jest poza tutaj prędkościomierzem, obrotomierza nie ma, wskaźnikiem paliwa, tu nie wiem co to jest, naładowanie czegoś, no i który bieg mamy włączony. Z tej strony możemy sobie jeszcze usiąść jako pasażer, z tyłu też są siedzenia, więc można też usiąść. Tu jest taka długa rączka zrobiona. No i tutaj też mamy taki fajny napis Winchester. Świetnie to wygląda, podoba mi się ten samochód. Nie wiem, czemu chciałem go sprzedać. Fakt, że ten samochód się pojawiał już w poprzednich edycjach, więc 2018 czy tam 2015. Takie grube te szyby. Przejedziemy się tym samochodem na sam koniec. Oczywiście tor długa prosta. Tak, zgadłem. 1971, czyli początek. Brakuje płynu do wspomagania kierownicy. Ok. Czyli coś przeoczyłem, dobra. Już uzupełniamy. Zgadza się, zapomniałem nalać. Ok. Padzik włączony. Ruszamy. Zobaczymy, czy to auto wyciągnie 200. Podobno amerykańskie auta nie skręcają. Powinno nim fajnie zarzucać. Amerykaniec, zobaczcie, jak to fajnie z tyłu wygląda. Trzeci bieg. No i na czwartym to już tak się nie za bardzo. Ale ładnie 200 wyciągnął na godzinę. Zobaczmy tylko, wiecie co? Faktycznie tu wskaźnik pokazuje 120. Czyli na pełną skalę. Jeszcze zobaczymy, czy faktycznie to jest wyskalowane w milach. Ale pięknie. Tak, tak, tak powinien płynąć. Tu mamy tak, 60 i 90, tak, to jest wyskalowane na mile. No i ładnie tu płynie. No tu jest ciekawostka, że lusterko jest tak przyklejone w połowie szyby, a nie od góry. Nie wiem, jak oni to robili, czy tak praktycznie było. Ale tak z tego okresu, nie mam pojęcia. No i tu ładnie praktycznie zamyka zegar. Wyciągnął, myślę, że wyciągnął nawet więcej niż. Nawet pięknie. Pięknie to wygląda.
Tak ten samochód się sprawuje. Jeszcze na koniec. No i godzina minęła, widzicie. Mimo, że auto już miało silnik zrobiony. To oczywiście wczytało. Możemy sobie jeszcze teraz zrobić miniaturkę. Czyli fotolokację. Czy coś doszło z fotolokacji? Nie. Mamy tylko takie fotolokacje. Wybierzmy sobie Winchestera. No teraz dokładnie zobaczycie, że faktycznie poprawiłem ustawienia graficzne na maksa i tu już wszystko faktycznie wygląda bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie. Może nie idealnie, ale bardzo dobrze. W sumie przydałoby się więcej takich fotolokacji. Takich gdzieś w mieście jakimś, we Włoszech czy coś takiego. No tego nie ma niestety. Ustawiłem sobie. Możemy sobie troszeczkę ustawić głębię. Przysłonę na maksa. O tak. I wysokość zmniejszymy, żeby można było więcej zobaczyć tego naszego modelu. Dobra. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego odcinka. Cześć.